Czy potrzebujesz cudu w swoim życiu? Ta pełna mocy modlitwa jest wezwaniem Boga do interwencji w Twoich największych potrzebach. Otwórz swoje serce, wzmocnij swoją wiarę i proś z ufnością. Bóg jest gotowy działać w niewidzialnym. Módlcie się z nami i dokonajcie niemożliwego. Poproś o swój cud już teraz. Och, Wszechmogący Panie, Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu nieba i ziemi, stoimy teraz przed Twoją majestatyczną obecnością, uznając Twoją suwerenną moc, Twoje nieskończone miłosierdzie i Twoją bezwarunkową miłość. Jesteś Bogiem, który rozstąpił morze, wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych i sprawiał, że niemożliwe stało się rzeczywistością na oczach ludzi. Wierzymy w Twoją moc, o Boże, i dlatego w tej chwili wołamy do Ciebie z całej siły naszej duszy, każdym włóknem naszego jestestwa, prosząc o Twoją boską interwencję w naszym życiu. Ponieważ wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Panie, prosimy Cię, dokonaj cudu, którego tak potrzebujemy. Ojcze Niebieski, znasz każde serce, które modli się teraz z wiarą i nadzieją. Wiesz o łzach wylewanych w ciszy, bólu, który czasami wydaje się nie do zniesienia, lękach, które często próbują nas paraliżować. Ty znasz, Panie, każdą ranę, która wciąż krwawi, każdą bliznę, której czas nie zagoił. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyś wyciągnął swoją potężną rękę nad każdą osobą, która w tym czasie przyłącza się do modlitwy. Uzdrów chorych, Panie! Dotknij swoją boską ręką tych ciał, które są osłabione, które są uwięzione przez choroby, choroby, na które w oczach ludzkich nie ma lekarstwa, ale które przed Twoją mocą są jak pył na wietrze. Bo wierzymy, że jesteś Bogiem uzdrawiającym, Bogiem przywracającym zdrowie i przywracającym życie w obfitości. O umiłowany Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa, abyś teraz wylał deszcz cudów na emocjonalne obszary tych, którzy modlą się z wiarą. Wiemy, że ludzkie serce jest często złamane, przygnięcione rozczarowaniami, odrzuceniami i traumami, które tłumią radość życia. Ale Ty jesteś Bogiem, który odnawia ducha złamanego, podnosi upadłych i daje nową pieśń chwały tym, którzy już nie mogą śpiewać. Przywróć, Panie, zranione serca. Nieś swój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zalewający spokojem i nadzieją tych, którzy znajdują się na krawędzi rozpaczy. Bo Ty jesteś Bogiem, który zamienia łzy w uśmiech, który ducha smutku zamienia na szatę chwały. A teraz, Ojcze nieskończonej dobroci, stawiamy przed Tobą nasze trudności finansowe, wyzwania, które dla ludzkich oczu wydają się nie do pokonania, ale wiemy, że z Twoją pomocą można je pokonać. Jesteś właścicielem całego złota i całego srebra i nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne. Dlatego wzywamy Was, abyście pobłogosławili finanse tych, którzy borykają się z niedoborami, otworzyli drzwi zatrudnienia bezrobotnym, obdarzyli mądrością i rozeznaniem tych, którzy muszą podjąć trudne decyzje w dziedzinie finansów. Panie, Ty jesteś Bogiem zaopatrzenia, który nakarmiłeś rzeszę kilkoma bochenkami chleba i rybami, który sprawił, że woda wypłynęła ze skały i który nigdy nie opuszcza Twoich dzieci w potrzebie. Spraw,
Panie, cud zaopatrzenia, aby każde z Twoich dzieci mogło żyć w obfitości, bez niedostatku i bez obawy o jutro. Wiemy, Boże, że nie jesteśmy godni o nic prosić, ale wiemy też, że jesteś Bogiem łaski i miłosierdzia i że Twoja dobroć nie zależy od naszych zasług, ale od Twojej nieskończonej miłości. Dlatego zwracamy się do Ciebie z otwartym sercem, uznając nasze braki, ale ufni, że jako kochający Ojciec przyjmujesz nas, przebaczasz nam i dajesz nam znacznie więcej, niż na to zasługujemy. Pomóż naszej społeczności wiary rozwijać się poprzez subskrypcję i nie przegap kolejnych modlitw. Panie, pokornie wołamy, aby Twoja interwencja objawiła się także w życiu duchowym każdego, kto się teraz modli. Wiemy, że często oddalamy się od Ciebie, że troski życiowe oddalają nas od komunii z Tobą, ale prosimy Cię, Boże, abyś odnowił naszą wiarę, aby na nowo rozpalił w naszych sercach ogień Twojego Ducha Świętego. Obyśmy żyli w zażyłości z Tobą, czując Twoją obecność na każdym kroku, ufając Ci całym sercem. Drogi Ojcze, rozciągnij swoje miłosierne spojrzenie na każdą prośbę modlitewną skierowaną w tej chwili. Znasz każdą potrzebę, każdą udrękę, każde głębokie pragnienie serc Twoich dzieci. Nic nie jest przed Tobą ukryte, Panie, dlatego wołamy, aby Twoja wola, zawsze dobra, doskonała i przyjemna, wypełniła się w naszym życiu. Chcemy Ci ufać przez cały czas, wiedząc, że nawet jeśli tego nie widzimy i nie rozumiemy, działasz na naszą korzyść, otwierając ścieżki tam, gdzie ich nie ma, przynosząc rozwiązania, których nie widzimy i prowadząc nas ścieżkami pokoju i dobrobyt. Ojcze Święty, prosimy Cię także o błogosławieństwo dla rodzin, które teraz wspólnie się modlą. Wiemy, że rodziny są Twoim boskim projektem i dlatego wołamy do Ciebie, abyś odbudował zniszczone domy, przyniósł pojednanie tam, gdzie były walki, aby Twoja miłość była ogniwem jednoczącym każdego członka rodziny. Gdzie jest uraza, niech będzie przebaczenie. Tam, gdzie nie ma zgody, musi być dialog. Tam, gdzie jest dystans, niech będzie pojednanie. Bo wierzymy, że jesteś Bogiem, który przemienia serca, odbudowuje więzi i wprowadza pokój w domach. Panie Boże, Ojcze miłosierny, trwamy w Twojej świętej obecności, wiedząc, że Twój Duch już tu jest, dotykając każdego serca, zalewając każdą duszę swoją miłością, przynosząc pocieszenie i odnowienie tym, którzy ufają Tobie. Wiemy, Ojcze, że Twoje dzieło już się rozpoczęło, choć jeszcze nie możemy go zobaczyć na własne oczy. Jesteś Bogiem, który działa w niewidzialnym, który działa w obszarach wykraczających poza nasze zrozumienie, przygotowując drogę, otwierając drzwi i rozwiązując łańcuchy, które wiążą nas ze zniechęceniem i wątpliwościami. W tej chwili, Panie, kierujemy nasze myśli do Ciebie z niezachwianą wiarą, pewni, że Twoja potężna ręka działa. Wierzymy w Twoją nieograniczoną moc, w Twoją zdolność do przekształcenia każdej sytuacji, bez względu na to, jak trudna może ona być. Boże cudów, przymnóż nam wiary. Obyśmy wierzyli w Twoje działania, nawet jeśli okoliczności wokół nas wydają się sprzeczne. Ponieważ wiemy, Panie,
że Twój moment jest doskonały, że Twoje plany są większe niż nasze i że Twoja moc jest nieskończenie większa od jakiejkolwiek siły, która wystąpi przeciwko nam. Umiłowany Ojcze, odnów nadzieję tych, którzy czekali na cud. Wiemy, że życiowe bitwy często nas osłabiają, a czas zdaje się przedłużać ból. Ale wiemy też, że jesteś Bogiem, który nas nigdy nie opuszcza. Twoje słowo mówi nam, że ci, którzy czekają na Pana, odnawiają siły, wznoszą się na skrzydłach jak orły, biegną i nie męczą się, idą i nie męczą się. Dlatego, Panie, wołamy o tę odnowę. Daj nam siłę, której potrzebujemy, abyśmy nadal wytrwali, nawet gdy cud wydaje się odległy. Niech każde serce, które się teraz modli, zostanie ożywione Twoją obecnością, pełne nowej nadziei i pewności, że już działasz, nawet jeśli jeszcze tego nie widzimy. Boże dobroci, udziel nam łaski pełnego zaufania Tobie w oczekiwaniu na Twoje działanie. Niech nie wstrząsają nami wątpliwości i strach, ale odpoczywamy w Twoich ramionach, ufni, że Pan jest wierny i że wszystkie złożone przez Ciebie obietnice zostaną wypełnione. Wiemy, Ojcze, że Twoje drogi są tajemnicze, ale zawsze najlepsze. Dlatego oddajemy każdą dziedzinę naszego życia w Twoje ręce. Ufni, że Ty masz kontrolę i że zacząłeś już dokonywać cudów, o które tak bardzo Cię prosimy. Panie, prosimy, abyś w tym czasie oczekiwania uspokoił zmartwione serca, abyś przyniósł pokój tym, którzy są zaniepokojeni, i abyś dał nam mądrość, abyśmy zrozumieli, że w Twoim doskonałym czasie wszystko się objawi. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkie przypadki, w których w przeszłości odpowiedziałeś na nasze modlitwy, a teraz wysławiamy Cię za cuda, które dopiero nadejdą. Wiemy, że na Twój rozkaz góry zostają usunięte, mury upadają, a to, co wydawało się niemożliwe, staje się rzeczywistością. Niech nasza wiara pozostanie mocna jak skała, niewzruszona w obliczu przeciwności losu, podtrzymywana pewnością, że Ty jesteś Bogiem, który sprawia, że dzieje się coś nadprzyrodzonego. Ojcze, w oczekiwaniu na cud prosimy Cię, abyś nadal prowadził nas swoimi ścieżkami. Niech nasze zaufanie do Ciebie wzrasta z każdym dniem, a gdy czekamy na Twoją interwencję, możemy być narzędziami Twojego pokoju i miłości na tym świecie. Pomóż nam żyć w sposób odzwierciedlający Twoją łaskę, nawet pośród prób, wiedząc, że Twoje światło zawsze będzie przez nas świecić. Obyśmy byli żywymi świadkami Twojej mocy, głosząc z radością pewność, że Pan jest Bogiem cudów, Bogiem, który nigdy nie zawodzi. I, Panie, w tej chwili chcemy ponownie potwierdzić naszą wiarę w Twoją zdolność czynienia konkretnych cudów we wszystkich obszarach naszego życia. Modlimy się z otwartym sercem, wierząc, że Pan już interweniuje w sytuacjach zdrowotnych, uzdrawiając chore ciała, czyniąc niemożliwe w oczach medycyny możliwym. Wierzymy, Ojcze, że działasz teraz, wylewając uzdrowienie na każdą osobę, która woła o Twoją interwencję. Niech każda komórka, każdy organ, każda część ciała zostanie odnowiona Twoją boską ręką. Ponieważ Ty jesteś Bogiem, który przynosi życie tam, gdzie jest śmierć, który przywraca tam,
gdzie panuje zagłada. Prosimy Cię również o cuda w sferze finansowej, emocjonalnej i duchowej. Niech każdy z tych obszarów otrzyma teraz Twoją obfitą łaskę, Twoją uzdrawiającą moc i Twoje niewyczerpane zasoby. Gdzie brakuje, niech będzie obfitość, gdzie jest ból, niech będzie pocieszenie. Tam, gdzie panuje rozpacz, niech odrodzi się nadzieja. Wiemy, że jesteś Bogiem wszelkiej opatrzności, Bogiem, który otwiera ścieżki na pustyni i sprawia, że woda wypływa ze skały. I z wiarą głosimy, że te cuda już dzieją się w naszym życiu. Drogi Ojcze, dokończ w nas swoje dzieło. Prosimy o konkretne, wymierne błogosławieństwa, aby każdy mógł być świadkiem Twoich działań. Niech Twoja chwała objawi się wspaniale w naszym życiu, niech Twoje cuda będą widoczne dla wszystkich wokół nas. I niech Twoje imię będzie wywyższone we wszystkim, bo wiemy, że wszelka moc, wszelka cześć i wszelka chwała należą się Tobie, Boże. Jesteśmy tylko naczyniami w Twoich rękach i pragniemy żyć, aby Cię chwalić, czcić i świadczyć światu o Twojej mocy i miłości. Dlatego z góry dziękujemy Ci, Panie, za przyszłe cuda, za Twoją nieustającą dobroć, za Twoją miłość, która nas nigdy nie opuszcza. Wiemy, że Twój czas jest doskonały i ufamy, że cud nadejdzie. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą odpowiedź na modlitwę, za każde błogosławieństwo, jakie na nas spadnie, bo wierzymy, że jesteś wierny i nic nie jest w stanie pokrzyżować Twoich planów. Kochani bracia, zostawcie w komentarzach propozycje przyszłych modlitw. W imię Jezusa, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, dziękujemy Ci, Panie. Amen, amen.